To, co się wydarzyło we wtorek, to według mnie była historia bez precedensu, przełomowe, historyczne wybory. To, co się wydarzyło we wtorek, to według mnie była historia bez precedensu, przełomowe, historyczne wybory, gdzie praktycznie wszystkie sondażownie się pomyliły i to grubo. Większość przynajmniej ekspertów politycznych się pomyliła, bo ja jeszcze w tym samym dniu, kiedy zaczynali Amerykanie głosować, widziałem statystykę 90% prawdopodobieństwa wygranej Clinton, tylko 10% Trumpa. Także zupełny szok, niedowierzanie. Ja się obawiałem, przyznam szczerze, wyboru Donalda Trumpa ze względu na nieprzewidywalność jego polityki. Rynek nie lubi niepewności, nie lubi też zmian, nie lubi rewolucji. Zazwyczaj, jeżeli jak władza się zmieniała w Stanach Zjednoczonych, były właśnie spadki na giełdzie. Tym razem zupełny szok, wręcz niedowierzanie z mojej strony również, bo po początkowych spadkach kontraktów na S&P 500, na ten największy indeks amerykański, o 5%, z rana było minus 5, więc totalny szok i przerażenie. Amerykanie nie tylko odrobili całość strat mniej więcej do południa, do otwarcia swojej sesji, ale wyciągnęli na koniec o 22 naszego czasu było plus 2 na indeksie. Z minus 5 na plus 2, taki zwrot sytuacji to był największy swing, największe odwrócenie sytuacji na giełdzie od 2008 roku, od czasu kryzysu tego pamiętnego, kiedy upadał Lehman Brothers. Także jest to naprawdę bardzo ważne wydarzenie. Taki zwrot akcji świadczy o tym, że jednak giełda już wcześniej zdyskontowała w cenach to wydarzenie i teraz miejmy nadzieję, że będzie kontynuowała trend wzrostowy, bo na to wygląda teraz, tak? Z tej paniki takiej początkowej indeksy zostały wyciągnięte, powinna być kontynuacja wzrostów przynajmniej do końca roku, kiedy traderzy na Wall Street zarządzający funduszami chcą podciągnąć wyniki w celu wypłacania sobie tych premii. Wiadomo, jak to funkcjonuje. Także musieli, chcąc nie chcąc, przyjąć Donalda Trumpa pozytywnie, tak? Przynajmniej do końca roku. Tak to będzie wyglądało.